Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym materiale zagrajmy Wiedźmin 3 i myślałem, że dzisiaj zrobię sobie zadanie kolejne, ale jednak jak widzicie musimy się spotkać z Lambertem. A i przepraszam was za tę sytuację pod koniec odcinka, ale nie mogłem z tego zdania, co nie o Lambercie. Lambert, nie. Wow, broń stalowa! Ale 14 poziom, no i czego ten pies ujada? W piruny. To wywalimy sobie, bo to mi niepotrzebne jest za bardzo. Dobra. Żadnych zbroi nie mamy nowych? Wow. Nie fajnie. Dobra. Myślałem, że zrobimy jakieś zadanka, co nie kolejne. Ale powiem wam, że sobie zrobimy. Czyżbym musiał przerwać nagrywanie, bo idzie? No wiecie, chyba nie, ale może, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Czego gwizdasz? Gwizdasz znaczy. Łaskać, czy będziesz na tyle uprzejmy, by O, mamy zadanko, fajnie, tylko zobaczymy, co to za zadanie w ogóle jest. No, rozmawiaj ze mną. Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Mugs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesa. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Nie zgadnę. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku. Czekajcie, da się... Napad. Aj, nie, myślałem, że da się znaczy włączyć menu. Wiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. No. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Właśnie. Za darmo ci nie... Najlepsza. A to ja wiem. Jak świat światem, Wiedźmin za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Nie wiem, do czego gra się zbugowała. Jeszcze nie. O, śledź zadanie. Znaczy, zrobimy sobie najpierw to. Czekajcie, to pewnie będą główne. Główne, nie? Wow. Przesyłka, kur. Oto. No, drugi poziom, serio. Już było 10 poziomów temu, no kurde. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze przez te dźwięki, ale powinno być dobrze, bo jest aż... nie, to nie będzie dźwięk. Wiecie, wszystko po 100. Wszystko jest po 100%, znaczy 100, wiecie. Bo jeszcze jak miałem tamte słuchawki, to nie by było... Znaczy dobrze słychać było, to nie mnie. Nie wiem jak teraz, ale zobaczymy jeszcze. Ja sobie zobaczę i dam wam znać. Dobra, czekajcie, tu coś mamy. Istotnie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Mugs został zaatakowany w tym miejscu. Istotnie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. Dobra, okej. O, jest też butelka. Mugs został zaatakowany w tym miejscu. Okej. Dobra. Będę miał na ciebie baczaniebia, bobosy. Ojej, tam głupi strażniku, i tak możesz, masz na mnie, no. Nie będę już kończył. Nie lubię, kurde, strażników, powiem wam w Wiedźminie. Oj, nie lubię. Czekajcie, tu coś mamy jakieś. Nie, tam dalej. What the fuck mamy ten? Tak padało, jak będę siać jarę. Co? Gerd? A kimże ty jesteś? Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież... uczciwie wygrałem je w karty. Co? Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb! Ledwie tutaj uciekłem. Ile...
Powiem tak, albo oddasz mi te dokumenty, albo sam je sobie wezmę. Myślisz, że dam ci się zastraszyć? No, dawaj. No. Co to było? Co to było? Dość! Dość! Oddam ci te papiery! No już, dobrze, spokojnie, Grex. Nie, jak on... Greg, Gerdy, sorry, Gerdy. Porównaj zeznania napastnika i Muxa. Okej, dobra. To lecimy. Co oni to wyrabiają, ten chłopiec? Dobra, lecimy do tego Muxa, bo nie ma czasu, co nie, jeszcze bym chciał wykonać misję dla Lamberta. Ostrzegam cię. Co ty chcesz ode mnie, człowieku? Zrobiłem ci coś tutaj? Nie zrobiłem ci coś. Nie zrobiłem nic nie zrobiłem, nie. To ja nie wiem, co oni się czepiają, nie? Ci strażnicy głupi. Nie wiem. Głupie. No i? Zazdroszczę, że mam takie włosy, a nie inne, co nie? Znaczy, Wiedźmina. Wiem, kto ci chodzi. Który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny ty. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ej, to tylko taki mały dokumenty jesteś. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. No to czego kłamiesz? A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz. I płać. Właśnie. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Okej. Zadanie za... ktualizowane. No, już koniec molenia się. Proszę cię. Już koniec molenia. Dobra. Nie. Gdzie to jest? O, jest. Spotkaj się. Ojeju. Wow. Powiem wam, że długie zadanie. Długie zadanie, co nie? Pewnie. Oczywiście, że długie zadanie. Oczywiście, że tak. Wyścigi, to tam mam to gdzieś już. I tak nie robię tych zadań. Dobra, gdzie jest ten Lambert w tej chwili? Ale dużo punktów dostałem, co nie jeden. Służę wiecznemu ogniowi. Bardzo dużo. Nie kręcić się tu. Bardzo dużo. Czemu mnie to inaczej... Ej, no. Czekajcie, bo mi to już nie pasuje. A, tu jest karczma 7 kotów. Aha. Dobra, bo nie ogarnąłem, gdzie ona jest. Wow, 3 zadania. Ojoj. Nie fajnie, co nie? Kurde, tych mamy zadań jeszcze... multum. Kiedy ja to zrobię, jeju. Ojajajaj. Dobra, gdzie jest ta karczma? Tutaj jest, stoi na mnie, już czeka. Lambercik. Straszny jest. Lambert. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Niech to się zastanowię. Niech to się zastanowię, dajcie mi chwilę. Ale to kogo zabił w ogóle? A, tego gościa. No tak, prawda, wtedy w tym domku. A niech będzie już ta dłuższa wersja. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. No. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszny. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. No. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. No i jak się to skończyło, no? Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie.
Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pie. I co się z nim stało właśnie? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kotem. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójca. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. No ej, ale ja chciałem posłuchać sobie tej dłuższej wersji. Wien? A kimże ty jesteś? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. No właśnie. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym... Trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Nie, w tej chwili, no proszę cię. Proszę cię, Groniemu. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? No właśnie. Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Coś dużego? Dobra. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystko. Strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund? Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Co wiesz? No niech będzie to. Wypytamy się o wszystkie szczegóły, co nie przecież tej... Powiodło się Wien. Prowadzi burdel w Tretogorze. O Boże! Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Tak? Jak się nazywa ten burdel? Czarna Livia. Selize zawsze miała zły gust. Fajnie. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Faroe. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Tak? Dlaczego? O właśnie. A ty? Jaka jest twoja historia? Historia jest taka, że zacząłem pić. Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. A później... A później było tak, że... No nie mól się w piruny. No już, koniec. Z stu kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał widzę. O kurde. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. O właśnie. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabij...
was bez mrugnięcia. Już chyba z piąty raz się zlagowało na chwilę. Zobaczymy. Mam już tego dość. Ale spokojnie. Zaj co do ciebie. O właśnie, nie zabija jej. Nie, Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. Właśnie. Moje pieniądze? Skurwysyny. Jakżeś? Przeproś. Na kolana. Ty kurde, ty. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Co? Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celidem. Najpierw pogadajmy. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. No dobrze, gdzie dobrze. Spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Co? Ruszam w drogę. Powodzenia. Karczma nigdy? Czy nigda? Czy nigdo? Nie chce mi się, kurde. Ojeju, który... Serio? Dobra, na razie stójmy z tymi zadaniami. Zaraz, 12. To będzie dopiero za jakiś czas. Velen, to jeszcze... Co, Velen? Daleko, niedaleko to tam. Nawet nie będę tego robił na razie. Czekajcie. A wiedźmińskie są jakieś? Aha, to jest wrócić do Nilfgaardzkiego. Kurde, wszystkie zadania są jak na... Powiem wam, że na większy poziom. Zrobimy sobie tak. Wiecie co? Idziemy do... gdzie miałem iść? Czekajcie, tutaj. Będzie tu chyba szybciej, co nie? A niech się tu przed... A teleportujemy się tutaj, co nie? Będzie dobrze. Tam płotkę zawołamy. I tam już... polecimy, znaczy do tego miejsca, co nie? Do tego obozu Nilfgaardzków. Jezu! O Jezu, takie straszne miejsce. Serio, kurde, się wystraszyłem aż. Ojoj. Brrr. No chodź tu, płotka, kurde, nie wkurzaj mnie. Bo cię wygonię. I będzie koniec z tobą. Jezu, co to? Ja pierdzielę. Cykam się tego miejsca, serio. No leć, kurde. Jezu, jakie straszne miejsce, co nie? O nie! Nie! Proszę cię, nie atakuj mnie! O, to jest fajna, fajny soundtrack, co nie, z tej gry. Podoba mi się ten soundtrack, bardzo. Nie jest zły, co nie? Dobra, o nie! To idź się, jak chcesz. To nie? Przecież. Nie, bandyci. Bandyci, nie. Spadaj. Spadaj, paskudo. Dobra, lecimy. Nie. Dobra, trzeba spadać od tych głupich... głupich bandytów, to nie? No skurde, bole. Dobra. Może już mnie nie będą mnie gonić. Ale wolę uciec od nich, co nie, jeszcze dalej. Czekajcie, tu już jest ten obóz? What the fuck? Mapa mi się zbugowała. Serio? Jest płotka. Mapa mi się zbugowała, wow, pierwszy raz Wiedźminie. Fajnie. Pewnie. Kurde, zaraz się wkurzę na tę grę. Czasami Łotka dobrze tak chodzi, szybko. Co nie? Czasami dobrze chodzi, a czasami to można się przy niej wkurzyć, jak się zatnie się na kilka sekund, serio. Słyszałeś o brygadzie Rehead? No kurde, robcia jasna. Patrz, jak ty tam służę, nie lubi. Dobra, lecimy. What the fuck?
Czego na drugą stronę? No dobra. A, bo tu jest... A! Tu jest duży obóz. Dobra, okej, już będę wiedział. Tutaj, tak on był. Tak jest, dobra. Zaraz pójdziemy z nim pogadać, z tym dowódcą, tym kwatermistrzem Egerbrachtem. Witajcie, kwatermistrzu. Witaj. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Odnalazłem twoich żołnierzy. Znalazłem ciała twoich żołnierzy. Którzy nie żyją. Zabiła ich samica wywerny, bo weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? Bledy pest. Twoi żołnierze musieli ją sprowokować. Rozumiem. Dziękuję, Wiedźminie. Oto zapłata obiecana w ogłoszeniu. Wafail. Oj, był fail, co nie? Pewnie. Ale zadanie zakończone, co nie? Dobrze jest, co nie? Co zlecenie? Zakończone już chyba, nie zaktualizowane. Co oni to? To było poboczne. Nie, to nie było poboczne. To było takie... A właśnie, wiecie, co jeszcze zrobimy? Tu mamy na 12 poziom. Ojeju. Powiem, że mi się kurde, nie chcę tych zadań robić, tych dalszych, 20 któryś poziom, ale to spokojnie, te zadania o te. 13 mogę jeszcze zrobić, ale też nie, bo to trzeba i też wbić kilka, znaczy poziom ten, co nie, żeby mieć 13. Tu jest na 15, to jeszcze, 3 poziomy, znaczy prawie 2, 2,5, o. A tu na 14, no dobra, a tu jeszcze poszukiwania mamy. Bym zapomniał, kurde, tutaj o tym. Serio. Aha, okej. Okay. Szkoły Gryfa. Co? Przeszukaj grobowiec Wiedźmina Jerzego? What the fuck? Powiem wam, że ja tego nie czytałem. Nie czytałem tego jeszcze, powiem wam, tych opisów. Znaczy tych tytułów zadań, co nie tych kilku. Wiecie, bo tutaj podzielone na kilka takich tych części. Powiem wam, że ja tego nie czytałem. Serio. Dobra. Okej. Kurde, zagłusza mnie ta gra, powiem wam trochę. Serio. A mam nadzieję, że będzie dobrze. Z tym moim głosem z mikrofonu. Dobra, to zrobimy to, co nie jeszcze. Ten potwór z bagien. A tu jest na bagna, trzeba iść znowu, tak? Dobra. Czekajcie, w którą stronę mam iść? W tamtą. No. Wiadome, na krzywo chamy moczary, trzeba znowu wyruszyć ciała, co nie? Pewnie, fajnie. Znowu odwiedzimy tych, tą babcię taką. Znaczy nie, to nie była babcia, tylko to była ta, Anna przecież, co nie? Tego, jak on się nazywał? Kurde, muszę sobie przypomnieć teraz, czekajcie. M nie, C też nie, co nie? N? Nie, B? Nie. Kurde, nie. O jest, właśnie. Mam, znalazłem. To kto to był? Czekajcie, bo ja już nie pamiętam teraz w tej chwili. Duch zaklęty w drzewo. A, to pamiętam to zadanie. A nie, to Eskel miał taką bliznę. Jak Popek. Nie żartuję. Ale nie, przecież Lambert też ma co nie bliznę. Przątka. A, to ta głupia wiedźma. Jak ja tych wiedźm nie lubię. Znaczy nie lubiłem wtedy, co nie? Tamara to ta córka. A, Baron właśnie, przypomniałem sobie teraz. Powiem wam, że już dawno te zadania robiłem, co nie? Z tym Baronem. Znaczy od Barona. I powiem wam, że już za bardzo nie pamiętam tych nazw, tych osób, tych wcześniejszych. Jaskra to nie zapomnę tego wymyśliciela wierszy, co nie? Pewnie. On był najlepszy też, Jaskier, powiem wam. Uwielbiam go. Z tej gry. Najbardziej to Geralda lubię. Serio. Eskela też i tego. Czekajcie, jakoś nazywał Wezemir, co nie? O właśnie, on jest najlepszy, kurde, powiem wam, przyjaciel, serio. Yennefer też, Triss oczywiście też. Tamara to tam... Nie, bo to ona dopiero występuje w tej części, co nie? Lambert na pewno też. Tak sobie, powiem wam, lubię tego, co nie, tak mniej niż resztę tego. Eskela właśnie. Eskel to taki, powiem wam, był taki... Ej, w ogóle nie lubiłem go. Znaczy nie lubię go w tej chwili też, tak za bardzo, co nie. Davar Egerbrach to jest ten...
A, to ten, co zgadzałem z nim, no tak, dobra, dopiero sobie przypomniałem, co nie... Graham? O, Graham, on był w Gotiku jedynce. On sprzedawał te mapy. I tam taka fajna rzecz jest, nie wiem, czy tam zaglądaliście do niego. Znaczy do tego, wiecie, że nie... Powiem wam, że tam jest fajna rzecz. Nigdy wam tego nie pokazywałem, bo... Wiecie, z powodu praw autorskich. Ale nie wiem, czy będę... O, właśnie, po co ja będę się, kurde... będę... z tym koniem, kurde, leczył, czy... No i co z tego, że widziałeś mnie w zimie? A ja cię widziałem, kurde, w dupie murzyna, i co? Albo nie wiem gdzie. Jak najdalej. Czekajcie, jest tu jakiś... O, jest, fajnie. Można się wyteleportować. Nie, żartuję. Znaczy, tego gościa nigdzie nie widziałem, co nie tego strażnika. Co? Kogo? Znaczy, skąd może wiedzieć, że mnie widział w zimie? No ludzie, bez kitu. No kurde, co on jest takim jasnowidzem, że wszystko wie w piruny? No chyba nie. Dobra, okej, okay, Alka Hest. Dobra, lecimy, lecimy. Zaraz zobaczymy, co to zabija w ogóle w tej... Pięknie. No kurde, spadaj głupi utopce. Głupie utopce, nie lubię tych utopców, powiem wam, Pirun swoje, no co nie? Pewnie. Czekajcie, bo ja nie w tą stronę idę. O Jezu, jeszcze musi się zlogować, no pięknie. Ojeju, dobra, czekajcie, nie w tą stronę szedłem, Boże. Mam iść w stronę tego żółtego takiego znaczku. Znaczka. To nie, a nie. Swoimi drogami, to nie. No bez kitu. No bez kitu, proszę cię, nie laguj dobrze w tej chwili. Jeju. No kurde, skacz ty. Geralt, co ty robisz? Ty odwalasz. Czego skaczesz po tym? Nie pozwoliłem ci. Dobra, okej, koniec żartów, idziemy dalej. O Boże! Więcej was ma... Ojciec nie miał? A masz! Dobra, koniec utopców. Gincie! Nie lubię tych utopców, powiem wam. Nie. Ale dobra, idziemy dalej. Dobra, okej, mamy już to miejsce. Ktoś nałożył iluzję. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. Tak, smoki może. Obu ciało może być ślady. Dziwne. Gdzie mam iść dalej aż? O, nie jest zwyczajna mgła, ten zapach. Jakby metaliczny. O Jezu! Ojojojojojoj. Nie fajnie. Bo tu ta jest mgła taka, to nie? O kurde. Czekajcie, wezmę suszony owoc, zjem sobie go trochę. Czekajcie, daleko jest ta mgła? Dobra, lecimy, 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 nie ma czasu. A nie, to powietrze jest, Boże, sorry. Nie ogarnąłem tego, powiem wam. Szczerze mówiąc. Nawet nie zdążył. Ja myślałem, że życia mu się odejmują, co nie? Musiał uderzyć z ukrycia. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni z ukrycia. Dobra. O, tu coś mamy. Ciało zgniło prawie do szczętu. Ta. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Ojoju. Znajdź ukryte leże... Znaczy nie. Znajdź skryte. Aha. Dobra. Tu coś mamy jakieś. Właśnie, tu coś mamy jakieś leże. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kay? O, hehehe, fajnie. Okej. A, wezmę sobie te wszystkie rzeczy, co nie? Wow. Nie koniec? Dranie są silne. To chyba przez tę mgłę. Widzę, że coś tu będzie ciekawego. Ciekawszego, znaczy. Ale kto wie?
No powiem wam, że ten glak może być dobry nawet, a zobaczymy za chwilę. Albo za chwilę? Uj, tu kilku jest! O kurde. Oj. Co to? What the fuck? Zgredek, który zabity był. O Jezu. Gdzie on jest, gościu? No bez kitu, ziomuś, kurde, ale mnie zaatakowałeś. Skubańcu ty. Pierdzielony. Suszona ryba, zjadaj, do Geralt, kurde, bez kitu. O ja pierdzielę, nie, bez kitu. Kurde, dednę przez tego gościa. Ale powiem wam, że jest dobry skubanie, co nie? Ole pięknie. Masz ziomuś, padaj, kurde ty. O nie, czego, o Jezu, nie o to mi chodziło. O Jezu. Dobrze. Kurde, jestem pijany jeszcze do chwili. To nie? Aj, niepotrzebnie w piruny. O ja pierdzielę. Nie. Aj, shit, kurde, prawie. O Jezu. Czego ja w piruny nie zapisałem gry? Oj. Kurde, moja wina, bo nie uzdrowiłem się. Tak jak chciałem. Niestety. Dobra. Jeszcze raz, spokojnie. Ja tylko gra, bez nerwów. Okej, jeszcze raz. Okej, już wiem gdzie to jest, tak mniej więcej tu. Tutaj. Myślałem, że dalej by to nie. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kairy? Nie ma. Zrobimy tak, tu zapiszę grę. Wow, widzicie? Kurde, dobre jest ten blat, to nie? Powiem wam szczerze, bardzo dobry. Dobra. Dranie są silne. To chyba przez tę mgłę. Dobra. Pokaż co umiesz. Czekajcie, Igni. Pięknie. Suszony owoc. A ty ziomuś! Grabisz sobie! Serio? Ajajajajaj! Dobrze! Ale nie tak chciałem, piruny! Chodź tu, ziomuś. Dobrze. Jeszcze raz, kurde, zaatakować go, co nie? Oj, nie fajnie. Nie na chama. Chodź tu, mglaku. Chodź. A ty, kurde, ty. Oj, nie fajnie. Nie, mój drogi, nie. Gdzie spadasz? Gdzie? Butelka wody. Czekajcie, gdzie on się zaatakuje? Znaczy, gdzie on teraz się pojawi? Aj, shit, kurde, prawie. Spadaj. A ty skurczy byku, ty. Walony.
Kurde, kurczę wieku ty! Aj ty ty ty! Jest! Ledwo, ledwo, kurde! Powiem wam, ledwo, ledwo. Okej, udało się. Wow, powiem wam, że było moc. W ogóle, dobry był potwór też. To było ten, zlecenie, co nie? Kolejne wykonane, fajnie. Odbierz nagrodę za Mglaka. Okej, którędy wyjście? Tędy, co nie? Tak jak przecież chodziliśmy, co nie? Dobra, haha. Co to jest Erweluce, czy jakoś tak? What the fuck? Broń stalowa. To to trzeba będzie sprzedać. No czy wyrzucę, po co mnie to, co nie przecież. Oj, nie ten, Jezu. Dobra, okej. Fajnie. Okej, daleko to jest? Ten. Oj. What the fuck, co to jest? Jakiś ptak, czy co to było? What the fuck, kurde. Dobra, okej, w kolejnym odcinku oczywiście odzyskamy te, znaczy Boże, pójdziemy po nagrodę, co nie? Do tego zleceniodawcy, co, no, zlecił na misję, co nie? I oczywiście się widzimy w kolejnym materiale. Cześć.